pili Parlamentu Europejskiego, czyli źródła dyrektyw, których realizacja stanowi teraz lwią część, większość wprowadzanego, nowo uchwalanego w Polsce prawa. No i Unia Europejska zaczęła już realizację planu zmuszenia nas do remontów klimatycznych. Platforma Obywatelska, nowa koalicja rządząca to popiera, ale przypomnijmy, że jeszcze niedawno za rządów PiS-u już została wprowadzona głosami całego Sejmu poza Konfederacją ustawa. Pierwsza ustawa, która realizuje dyrektywę budynkową, dyrektywę zgodnie z którą wszystkie nasze mieszkania, domy będą miały klasy energetyczne, tak jak teraz klasy energetyczne mają pralki czy lodówki. Jeżeli kogoś nie będzie stać na remonty, żeby podwyższać tą klasę energetyczną, to będziemy surowo karani. I to nie jest jakiś odległy plan, bo we Francji już zaczęło być to realizowane i tam już teraz, jeżeli kogoś nie stać na remont, to nie może podnosić czynszu, jeżeli wynajmuje mieszkanie i nie stać go na remont, a już w przyszłym roku nie będzie mógł w ogóle wynająć tego mieszkania. Kolejnym krokiem mogą być wywłaszczenia, pozbawianie nas własności za to, że nie stać nas na podnoszenie klasy energetycznej, wszystko w imię pseudoekologicznej ideologii. I teraz, szanowni państwo, koszt remontów, takich remontów w Polsce to będzie około 1,5 biliona złotych. To jest ponad 2 razy więcej niż roczne dochody budżetu państwa. To jest oczywiste, że nie będzie nas na to stać, nas jako obywateli i nas jako państwa. Dlatego robi się bardzo niebezpiecznie. Wszystko wskazuje na to, że struktury Unii Europejskiej przejęli szaleńcy. Dlatego my uważamy, że to Unia Europejska, to Parlament Europejski potrzebuje natychmiastowego, przymusowego remontu i my jesteśmy jako Konfederacja gotowi, żeby go przeprowadzić. Jesteśmy tu symbolicznie przygotowani nawet w narzędzia, elektronarzędzia, prawda, żeby nie zablokowano nam tego w Brukseli remontu pod pretekstem ekologii. Idziemy do Parlamentu Europejskiego bronić interesu Polski i Polaków. Teraz zabierze głos poseł Michał Wawer. Szanowni państwo, Unia Europejska mówi Polakom, wasze domy i mieszkania do remontu, więc my mówimy Unii Europejskiej, Unia do remontu, a jak będzie trzeba, to i do rozbiórki. Dlatego, że ten nasz wspólny, niezbyt zgodny, patologiczny, rozbity unijny dom jest w opłakanym stanie i tutaj tak naprawdę już niewiele do remontowania zostało, bo dach jest dziurawy, ściany popękały, fundamentów nigdy nie było, gaz został zakręcony, a w dodatku na ostatnim posiedzeniu lokatorów pozostali lokatorzy większościowo zdecydowali, żeby do naszego pokoju dokwaterować nielegalnych imigrantów. I ta ostatnia rzecz jest bardzo istotna, szanowni państwo, dlatego że w tym tygodniu mieliśmy kolejny przełom w historii Unii Europejskiej. Przełom polegający na tym, że Unia Europejska nie tylko uznała, wbrew traktatom unijnym, że ma prawo decydować o tym, jak są relokowani nielegalni imigranci po Unii Europejskiej, ale w dodatku zdecydowała, że zrobi to nie na zasadzie jednomyślności, nie respektując prawo każdego państwa do weta, do ochronienia swojej suwerenności, ale w drodze większościowego głosowania. I pomimo tego, że Polska od początku jest przeciwko, niezależnie od tego, jaki rząd w tej sprawie się wypowiada, że Polska jest przeciwko paktowi migracyjnemu, to pakt migracyjny został drogą większościową przegłosowany, przyjęty i w najbliższym czasie możemy się spodziewać, że Unia Europejska postawi Polskę przed wyborem. Albo będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów, których inne państwa nie potrafiły utrzymać poza granicami Unii Europejskiej, albo będziemy musieli bardzo słono za to zapłacić. Taka jest konsekwencja działań kolejnych rządów. Pierwszego rządu PiS-u, pierwszego rządu Platformy, drugiego rządu PiS-u i drugiego rządu Platformy, które konsekwentnie rok po roku przez 20 lat pozwalały Unii Europejskiej łamać traktaty unijne, pozwalały, żeby Komisja, Parlament, Rada Unii Europejskiej przywłaszczały sobie kompetencje, które się Unii nie należą i żeby prawo weta
przynależne Polsce w naprawdę wielu sprawach było rozmydlane, rozwadniane i że efekt jest taki, że dotarliśmy do punktu, w którym już nikt nie traktuje poważnie suwerenności narodowej, nie traktuje poważnie prawa weta, a urzędnicy unijni uważają, że jak Włosi sobie nie poradzili z ochroną swojego państwa przed nielegalną imigracją, to to jest doskonały powód, żeby zarządzić w większościowym głosowaniu przesiedlenie tych nielegalnych imigrantów do Polski, która z kolei radzi sobie z powstrzymywaniem nielegalnej imigracji i ma za to zostać teraz przez Unię Europejską ukarana. Także szanowni państwo, w najbliższych wyborach 9 czerwca potrzebujemy wysłać do Parlamentu Europejskiego profesjonalną ekipę remontowo-rozbiórkową i Konfederacja właśnie taką propozycję Polakom przynosi. Głosujcie 9 czerwca na naszą ekipę i pamiętajcie o tym, że każdy jeden głos się liczy. Każdy głos może zdecydować o tym, że dodatkowy fachowiec z konfederacyjnej ekipy remontowo-rozbiórkowej pojedzie do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu posła Krystiana Kamińskiego. Unia Europejska to kwintesencja placu budowy, na którym działa się wbrew logice i prawom fizyki. I dlatego mamy chociażby taką dyrektywę budynkową, która nie ma żadnego uzasadnienia dla obywateli. Ma ona tylko uzasadnienie w imię chorej ideologii zielonych, chorej ideologii klimatycznej. I to widzimy. Większość Polaków będzie musiała ogrzewać swoje domy, czy zrobić, żeby było zeroemisyjne już w najbliższych latach. Od 2028 roku wszystkie budynki publiczne będą musiały być zeroemisyjne, co naturalnie będzie z podatków naszych robione. Od 2030 roku wszystkie prywatne budynki będą musiały, nowe prywatne budynki musiały być zeroemisyjne. Docelowo wszystkie budynki będą musiały być zeroemisyjne i nie będą mogły być ogrzewane już w następnych latach kotłami gazowymi, na ekogroszek, olejem opałowym, więc widać, że nie dzieje się to, aby polepszyć nam standard życia, aby żyło nam się lepiej, abyśmy mogli żyć normalnie, abyśmy mogli żyć tak, jak chcemy, tylko w imię chorej, po prostu chorej, fanatycznej ideologii klimatycznej. I my to widzimy. Mało. My jako Konfederacja pierwsi zwróciliśmy uwagę na tą dyrektywę budowlaną. Media o niej nie mówiły, europosłowie, którzy zostali wysłani tam, żeby właśnie powiedzieć Polakom, że takie coś jest, o tym nie mówili. Dopiero jak my w Konfederacji zwróciliśmy na to uwagę, to naraz zrobił się raban, bo no rzeczywiście jest coś takiego. I po co my tych europosłów tam wysyłamy, skoro oni się nawet tym nie zajmują? Dlatego Konfederacja będzie wysyłała zespół dynamiczny, merytoryczny, przygotowany do tego, żeby właśnie takie rzeczy wychwytywać i zwalczać je tam, gdzie trzeba. Właśnie na tym placu budowy w Unii Europejskiej. Ten plac budowy trzeba zmienić i my jesteśmy gotowi, żeby się tego podjąć i po 9 czerwca, kiedy nas państwo, mam nadzieję, wybiorą do Europarlamentu, udowodnimy, że można tą politykę prowadzić inaczej, a nie tak chaotycznie, jak jest dotychczas. Oddaję głos pani rzecznik Ewie Zajączkowskiej-Hermig. Szanowni Państwo, w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej rządzą nami oderwani od rzeczywistości eurokraci, którzy siedzą w tych swoich pokojach, zabunkrowani w bogato wyposażonych gabinetach i myślą, że jeżeli oni żyją na wysokim poziomie, no to pewnie każdy Europejczyk również żyje na takim poziomie i może sobie pozwolić na wszystko to, co oni nam z góry tutaj wymyślą. I tak powstała m.in. dyrektywa budynkowa, która nakłada na nas ogromne koszty związane z koniecznością remontów naszych budynków. I teraz w mediach trwa spór m.in. o to, czy to będą budynki mieszkalne, czy niemieszkalne, a ja stawiam pytanie, jakim prawem jakiś urzędnik unijny będzie mi kazał wyremontować mój dom, będzie mi mówił, jakie ja mam mieć w nim okna, jakim mam styropianem ten dom czy budynek ocieplić, jakie mają być w nim drzwi, bo ktoś sobie uznaje, czy ten budynek jest zeroemisyjny, czy nie, czy ma odpowiednią klasę energetyczną, czy nie, a ja mam to po prostu gdzieś i chcę żyć tak, jak mnie na to stać, jakie mam na to możliwości i jeżeli stać mnie na to, by wyremontować swój dom, to to zrobię. Jeżeli nie, no to przy całym szacunku, ale proszę się od nas odczepić. My chcemy w Unii Europejskiej żyć normalnie i po to właśnie idziemy do Unii Europejskiej, żeby pokazać Polakom, że jest w Polsce grupa, która będzie dbała o ich interesy, będzie dbała o interesy Polski i będzie sprawiała, że takie chore pomysły jak dyrektywa budynkowa będą po prostu blokowane. Bo dyrektywa budynkowa, szanowni państwo, to jest również bardzo sprytny pomysł na to, by znowu zasilić niemiecką gospodarkę. Niemcy wymyśliły sobie taki sposób na to, by w sposób czy okrężną drogą
zasilać niektóre niemieckie firmy. No i jeżeli taka Unia Europejska, Parlament Europejski czy Komisja Europejska każe nam remontować nasze domy, to jak Państwo myślicie, jakie firmy są głównymi producentami styropianów czy innych materiałów budowlanych, które są tutaj na polskim rynku dostępne? Jak myślicie, jakie firmy najwięcej zarobią na tym, że Polaków zmusi się do tego, by remontowali swoje budynki mieszkalne czy niemieszkalne? To akurat w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Stawiam po raz kolejny pytanie. Jakim prawem unijni urzędnicy będą decydowali, w jakich domach mamy mieszkać? Jakim prawem unijni urzędnicy będą nakładali na nas kary, jeżeli my tych remontów po prostu wykonać z jakiegoś powodu nie będziemy mogli? Szanowni Państwo, idziemy do Europarlamentu i to jest jeden z moich pomysłów jako kandydatki tutaj z Warszawy do Parlamentu Europejskiego i z powiatów podwarszawskich, by zgłosić w Parlamencie Europejskim rezolucję. Rezolucja, w której Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do tego, by ta wycofała dyrektywę budynkową. I wierzę, że wreszcie będzie odpowiedni klimat do tego. Wreszcie w Parlamencie Europejskim znajdą się politycy i europosłowie, z którymi będzie można się porozumieć i blokować takie chore pomysły, jak właśnie dyrektywa budynkowa. Idziemy tam w bardzo prostym celu. Po pierwsze, chcemy żyć normalnie. Po drugie, chcemy bronić interesu Polaków w Unii Europejskiej. Dziękuję. Czy są pytania? Wszystko jasne. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Dobra. Jeszcze generator prądu na paliwo będzie potrzebny, żeby zasilić to ekologiczne jasne elektronarzędzie. Jasne.